Pomysł już się rodził od jakiegoś dłuższego czasu. Każda kolejna edycja z każdego roku ma jakąś swoją myśl przewodnią i gdzieś tam jedna, potem kolejny temat wypływa z wcześniejszego. Tak jak pierwsza edycja dotyczyła historii liturgii, druga dotyczyła teologii liturgii, tak bardziej ogólnie. Ten trzecia edycja już była bardzo, miała temat już szczegółowy, bo dotyczyła konstytucji o liturgii. W ramach warsztatów, które się odbyły na rekolekcjach, analizowaliśmy pierwsze punkty konstytucji o liturgii i tam gdzieś szczególnie uderzyły nas fragmenty mówiące o tym, że liturgia jest antycypacją nieba, doświadczaniem tej rzeczywistości. Gdzieś wtedy się zrodził ten pomysł.